Cześć, jestem Ada i w tym filmie opowiem o stronie użytkownika. Nie należy jej mylić ze stroną domową użytkownika, w której znajdują się pomoce dla nowych wikipedystów i wikipedystek. Na stronie użytkownika wpisujemy informacje o sobie. Na przykład przedstawiamy się i piszemy, skąd jesteśmy. Opisujemy dziedziny, które nas interesują, albo jakimi językami władamy. No i różne informacje, którymi chcemy się podzielić z innymi. W dalszej części filmiku omówię te kwestie już na konkretnych przykładach. Swoją stronę użytkownika znajdziemy po kliknięciu tutaj w prawym górnym rogu w swój nick, zaraz obok zakładki strona domowa, czyli po kliknięciu w zakładkę Wikipedysta. Ja już mam utworzoną tą stronę, gdzie wpisałam naprawdę bardzo podstawowe dane, ale wy będziecie mogli utworzyć swoją stronę tak jak każdy inny artykuł, ponieważ po kliknięciu w tę zakładkę od razu pokaże się edytor. Po utworzeniu już takiej strony użytkownika, nasz nick tutaj zmieni kolor z czerwonego na niebieski. Zobaczmy zatem, co na swojej stronie umieszczają inni wikipedyści i wikipedystki. Weźmy może na przykład stronę wikipedystki o nicku Salicyna. O, już mamy tutaj w podpowiedziach. Tak wygląda właśnie jej strona. Tutaj na samym dole widzimy właśnie informację o tym, że nie jest to artykuł, a strona użytkownika. Ta informacja jest w sumie w formie szablonu i każdy z Was tak naprawdę może sobie go skopiować i wstawić na swojej stronie, jeżeli macie na to ochotę. Podobnie jest też tutaj z tą tabelką z prawej strony, która jest swego rodzaju infoboxem o użytkowniku. W tej tabelce są informacje takie, jaką rolę na przykład pełni dana wikipedystka, jakimi językami włada, w jakich projektach uczestniczy. Tutaj na przykład mamy też licznik lajków, czyli ile razy ta wikipedystka podziękowała za jakąś edycję i ile podziękowań dostała. Jest też informacja o tym, że należy do administratorów wiki źródeł. Co dalej? Jest tutaj miejsce na zdjęcie. Może to być zdjęcie nasze, bądź może zdjęcie, które nas inspiruje, które nas opisuje. Tak naprawdę możecie wstawić tutaj każde zdjęcie, jakie chcecie, bądź nie wstawiać w ogóle. Ta wikipedystka pisze jeszcze, że dawniej posługiwała się nickiem, innym nickiem. No i gdzie edytuje głównie polskojęzyczną Wikipedię. Jak to sama tutaj określiła, wypisała swoje oczka w głowie, niżej na przykład wypisała cytat, który być może ją inspiruje, być może chce zainspirować nas tym cytatem. Na pewno chce się z nim podzielić z innymi wikipedystami i wikipedystkami. Teraz zobaczmy może jeszcze jedną stronę. Weźmy na przykład już wikipedystę. Być może majonez truskawkowy. Widzimy już tutaj w podpowiedziach. I teraz majonez truskawkowy na swojej stronie umieścił informacje może o linkach, które są przydatne dla niego, które mogą być przydatne też dla innych. Opisał, jakimi dziedzinami się interesuje. Też tutaj widzimy, że dodał swój jakiś cytat, który jest dla niego ważny, który poleca też przeczytać innym. Ma tutaj galerię zdjęć, które być może mu się podobają, które sobie zachował na później, którymi też się chce podzielić z innymi.
No i widzimy, że tutaj ten jego infobox wygląda troszeczkę inaczej niż w przypadku poprzedniej wikipedystki. Nazywa się Wieża Różności. I tutaj mamy informację o tym, że majonez truskawkowy należy do komitetu arbitrażowego, posługuje się, już widzimy, trzema językami, należy do grupy redaktorów, już tym razem polskojęzycznej Wikipedii. Określa też swoją płeć dla innych użytkowników. No i na przykład tutaj mamy też informację o tym, że jest w polskojęzycznej Wikipedii już od 10 lat i 10 miesięcy, czyli prawie 11 lat. Także podsumowując, na stronie użytkownika możemy zamieścić wszystkie informacje, którymi tak naprawdę chcemy podzielić się z innymi wikipedystami i wikipedystkami. Mogą to być obszerne informacje, ale też w sumie przeciwnie. Zachęcam jednak, aby taką stronę utworzyć, nawet jeśli mielibyście zamieścić tam tylko jedną rzecz. Zachęcam do przedstawienia się, nawet jeżeli to miałoby być przedstawienie tylko nickiem z Wikipedii, i przywitania się po prostu ze społecznością polskojęzycznej Wikipedii.